Na razie jeszcze nie myślę, tak, ale nie mówię nie. Gdzieś tam. Ja już mam 43 lata, tak. Co za fantastyczna noc. Tu będą padać bomby największego kalibru. I gotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam Mariusza Wacha. Witam. Mariusz, ostatnio głośno o Tobie, ale nie z powodu boksu, tylko z powodu nowej miłości. Czy to prawda, czy też ktoś łamał Ci się na skrzynkę mailową i zrobił żart? Nie, to prawda. Spotykam się z Dominiką. Wszystko jest dobrze, no. Kiedy się poznaliście? Czy to było jakieś romantyczne, czy przypadkowe? Kurczę, nie wiem, znamy się już od dłuższego czasu, tak, przez naszego wspólnego kolegę, ale teraz gdzieś tak od stycznia, gdzieś tak na poważnie się już spotykamy i rozmawiamy. Kiedy ślub, kiedy, czy będzie, no bo oświadczyny były podobno i zostały przyjęte. Oświadczyny były, jeszcze nie wiem, jeszcze nie myślę, nie rozmawiamy na ten temat. Musimy się poznać dobrze. Jak wszystko będzie tak, jak ma być, to ślub na pewno będzie. A co z boksem? Nie, no boks jest. Wiadomo, teraz 28 maja biorę udział w takiej Bieszczadzka Zadyma bokserska. Tam mam taki sparring robić z Brzeskim. Więc boks jak najbardziej. Dalej trenuję, ruszam się. Właśnie teraz jestem w tej chwili na zgrupowaniu z Kamilem Łaszczykiem w Wiśle. On się przygotowuje do swojego pojedynku bodajże w lipcu. Ja konkretnej daty mojego takiego boksu zawodowego nie mam, ale jest jeszcze wiele innych rzeczy wokół tego boksu. Gdzieś tam jakieś szkolenia, treningi, seminaria prowadzę, więc ten boks promuję jak mogę, tak, ten boks zawodowy, jak i również amatorski. Miałeś walczyć w federacji Wotore, organizującej walki na gołe pięści, ale masz wystąpić chyba nie jednak w rękawicach. Mam super fight. Na pewno wystąpię, tak, to jest tak czy tak, to na pewno wystąpię, ale nie w turnieju, nie w turnieju Wotore, nie na gołe pięści. Tylko w rękawicach do MMA, czy jakichś takich mniejszych rękawicach. I to będzie taki mój super fight, tak samo na zasadach bokserskich. Nie żadna tam kopanina, nie partry, tylko same rączki. Same rączki, ale rączki nie bolą, bo tam z tymi twoimi rączkami to różnie bywało. Kurczę, skłamałbym, bym powiedział, że nie bolą, tak. Gdzieś tam zawsze odczuwam je przy jakimś mocniejszym uderzeniu na tarczy czy na worku, ale ja już przyzwyczaiłem się, właśnie wracam od lekarza, tak. Lekarz powiedział, że będę żył aż do śmierci, więc jest. Jest dobrze. Jak coś boli, to mówię, że jak coś boli, to znaczy, że żyje. Jasne. Więc wiemy już o Wotorze, wiemy o walce charytatywnej, a czy nie wykluczasz albo wykluczasz występów na jakichś freak fightach, czy może przejdziesz do KSW, albo do którejś z tych federacji MMA? Myślę, że do takich mieszanych sztuk walki nie mam szans za bardzo. Gdzieś tam wiadomo, pokazowe jakieś super fighty. Na razie jeszcze nie myślę, tak, ale nie mówię nie. Gdzieś tam. Ja już mam 43 lata, tak, ale jeszcze mam na tyle tej energii, tej siły, ja się tym cieszę, tak, ja to kocham, ten boks, kocham trenować innych. Ja mam naprawdę mnóstwo jakichś propozycji treningowych, nietreningowych, ale muszę odmawiać, bo sam muszę się przygotowywać do tych moich pojedynków, ale gdzieś tam nie wykluczam, tak, nie wykluczam tego, że gdzieś tam je zobaczycie w jakichś takich pojedynkach trikowych.
A Artur Szpilka poszedł do KSW. Ty rozważasz tę opcję? Myślę, że stricte na zasadach takich KSW MMA nie miałbym najmniejszych szans z zawodnikami wagi ciężkiej, tak? To naprawdę tam kopią, biją. To zupełnie inny sport, tak? Myślę, że żeby mnie tam średniej klasy zawodnik MMA czy KSW by mnie poskładał. Po co mi to? A kiedy wrócisz do prawdziwego boksu? Trenuję, no ja cały czas trenuję ten boks. No, wiadomo, miałem teraz niedawno zabieg nosa robiony, tak, to byłem na tej konsultacji, tak samo ten nos mi się gdzieś tam powolutku goi, jeszcze on nie doszedł w 100% do takiej, wiesz, całkowitej odnowy, ale chciałbym w tym roku stoczyć dwie walki jeszcze zawodowe, tak, jedną, gdzieś tam są różne propozycje, na pewno zobaczycie mnie w jednej to na 1000% ja osobiście chciałbym dwie walki z tym roku jeszcze stworzyć zawodowe. W Polsce czy za granicą? Jedną w Polsce, drugą za granicą. Jakieś już przymiarki masz, może zdradzić czy nie? No, jeszcze nie mam konkretu, tak. Gdzieś tam jakieś zapytania są, odpowiedzi również dajemy tym zawodnikom zagranicznym. To na pewno nie będzie jakieś słabe nazwisko zagraniczne, tak? Ale tutaj w kraju tak samo jestem po rozmowach, nie wiem czy to mogę mówić, ale chyba tak, po rozmowach z Andrzejem Wawrzykiem, tak? Po rozmowach z Andrzejem Wawrzykiem chcę wrócić do tego boksu olimpijskiego, ale chcę on ma swoich tam partnerów biznesowych, chcą taką galę naszą wspólną, żebyśmy zawalczyli jako walka wieczoru w tym roku, końcówka tego roku albo początek przyszłego roku. To by było ciekawe. Więc tych propozycji jest. Mamy się spotkać z Andrzejem, z jego partnerami biznesowymi w Warszawie w przyszłym tygodniu. I może coś w przyszłym tygodniu już więcej się będziemy wiedzieć. Szykuje się walka rewanżowa Usyk Joshua. Jak typujesz? Jak Joshua poprawi te błędy, które robił i będzie chciał wygrać ten pojedynek, to myślę, że wygra ten pojedynek. Powinien wygrać przynajmniej. Powinien wygrać. Wiadomo, Usyk ma teraz... trenuje, ale gdzieś tam z tyłu głowy ma inne sprawy na inne sprawy gdzieś tam, tak samo myślę o innych sprawach, tak. Joshua skoncentrowany i ma jeszcze do udowodnienia swoim kibicom, tak, na całym świecie, że potrafi boksować i że to był po prostu jakiś tam wypadek przy pracy. Dużo się mówi, że twoim następcą mógłby zostać Damian Knyba. Czy uważasz, że to jest jakieś uzasadnione porównanie? Myślę, że tak. Znam go od początku. Sparowałem z nim parę lat temu, sparowałem teraz. Robi postępy. Chce się uczyć, tak? Wyjechał teraz do Stanów. Zmienia tych trenerów. Sparuje bardzo dużo, sparuje z różnymi zawodnikami. I myślę, że tak. No, że w najbliższych latach. Zobaczymy go na wielkich, fajnych wydarzeniach. A jaki jest twój ranking bokserów najlepszych polskich w wadze ciężkiej i na którym miejscu siebie byś tam postawił? To pytanie pana. Nie wiem, no to nie ode mnie zależy. Tak. Ja mogę być na trzecim miejscu, na czwartym. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że dla kibiców ważne jest to, na jakich galach nas widzicie, tych zawodników i z jakimi zawodnikami walczymy, tak? Bo to wiadomo, wygrane jest bardzo ważne, tak? Ale też z przegraną też trzeba umieć sobie dać radę i też w jakim stylu przegrywamy, tak? Bo to wiadomo, można wyjść
przegrać. W pierwszej rundzie można przegrać po 12 ciężkich rundach, tak? To nie oceniać. Myślę, że kibice sami to oceniają. A myślę, że to ważne jest, z kim się walczy i na jakich galach, tak? Bo to można być numerem jeden, a nie walczyć z nikim poważnym, tak? A można być numerem jeden. Nie mówię to o walce ciężkiej, tak? Ogólnie mówię, tak? A można mieć mnóstwo przegranych, takie nazwisko Sokołowski przegrywa. Tak jest. Ale jest znany w Polsce, w Anglii, myślę, że w wielu innych krajach, tak? Przez Polaków, nie tylko. No i powiedz już ostatnie pytanie. Czy twój syn trenuje boks i może pójść w twoje ślady? Myślę, że stety. Od 7 lat trenuje piłkę nożną w Puszczy Niepołomice, dobrze mu to wychodzi. Oni tak samo już solidnie trenują, ma 12 lat. 5 razy w tygodniu treningi mają motorykę, raz w tygodniu już mają mecz ligowy albo sparring, więc to takie półprofesjonalne przygotowania, tak, więc chcę trenować, jeżdżę z nim na mecze, na sparingi. On się cieszy z tego, co robi, ja się również cieszę z tego, co on robi, tak, i dla niego będzie dobrze, niech zostanie przy tej piłeczce. A na jakiej pozycji gra? Pomoc. No dobrze. Taki najbardziej, dla mnie myślę, że najbardziej niewdzięczna pozycja, bo to trzeba i biegać do przodu i cofać się na obronę, więc. Ale ma predyspozycję, chce to robić, cieszy się tym, więc tak najbardziej mu pomaga. No dobrze. Mariusz, wszystkiego najlepszego, dzięki za rozmowę, szczęścia. Dziękuję. W nowym związku, no i oczywiście czekamy na walkę ewentualnie z Wawrzykiem. To będzie duże wydarzenie. Trzymaj się. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No dzięki, na razie.